Okej, to ostatnia prezentacja. Chcemy wam pokazać naszą wizję o tym byłego miasteczka. Chociaż ona jest i tak już nieaktualna, bo miasteczko cały czas się tworzy. Teraz stworzymy w sumie trzecią wizję. Przed wami teraz. Tu i teraz. Patryk do nas dołączył niedawno i... Wszystko zburzył, co było. Tak! Jest bardzo, wiesz... Feniks zniszczy jajo. Jajo jest dość ciężkie. Wcześniej ważyło jakieś 7-8 hektarów. Patryk powiedział za mało, 100 hektarów prawie. Nie, no tak. Musi być przestrzeń. Ale w trosce nie o nas, o ludzi. Śmierdzi mi młoda kulturą. Właśnie nie chodzi o to, żebyśmy postawili tylko domy, nie kopuły. Chodzi o to, żeby było jeszcze popatrzeć na drzewa, zostawić przestrzeń przyrodzie, zwierzęta, żeby ta ziemia po prostu odetchnęła. No i co zrobić w tej sytuacji? Przychodzi człowiek, wiecie, no my tutaj deklarujemy, że chcemy współpracować, no i co teraz? No właśnie, to już jest następna po prostu, tak, to o czym było mówione wcześniej, nie Romek? A najgorsze jest, jak jeszcze mówi, słuchajcie, ta ziemia jest dla was dostępna, możecie ją wziąć sobie. I kreacja, co nie? Że... No jak to się zmienia po prostu, tak? Jeżeli ktoś właśnie... Tak, przychodzi nowa osoba, ma... Z nowym pomysłem, to siadamy razem i to się dzieje po prostu. I to się dzieje cały czas, w naszym życiu tak samo. No stop, przecież to jest kreacja. Także plany. Także to, co zobaczycie, no nie wiem, to jest tam... archiwum. Zacznę od takiego słynnego... wynalazce, które jego przysłowie w internecie bardzo często można spotkać. Nigdy nie zmienisz stanu rzeczy poprzez zwalczanie istniejącej rzeczywistości. Aby coś zmienić, zbuduj lepszy model, który sprawi, że istniejący będzie przestarzały. I my idziemy w tym kierunku. Nie chcemy zwalczać wobec tego systemu, władzy, rządów, czegokolwiek. My chcemy tworzyć własny i na nim skupiać energię i jemu dawać moc, by się przerodziło to coś fajnego, przestrzeń do życia, tak? Wspierającą życie. I obecny system, nie? Obecny system, czyli system oparty na pieniądzu. Co zrobić takiego, że dzisiaj każdy ma zaprogramowane moje własność? Co tu zrobić, żeby nie było za bardzo ekstremalnie, ale jednak żeby jakoś zrobić coś nowego, tak? Więc odchodzimy od własności, dlatego chcemy, żeby cały teren okrągłego miasteczka był na stowarzyszenie, a nie na pojedyncze osoby, które sobie to dzielą na działki, tak? To też jeszcze nie wiadomo, jak wyewoluuje świat. No tak. Czy będzie potrzeba stowarzyszenia, czy nie będzie. Chcemy uwolnić człowieka od wszystkiego, do czego się zniewoli. Tak. Bo wszystko musimy mieć, inaczej nie istnieje. Więc to też jest tak. No i tak właśnie wam prezentowaliśmy to housing i tam właśnie chcemy zrobić to także na modelu housingowym, czyli wspieranie więzi sąsiedzkich, dbałość o środowisko naturalne, prowadzenie tej ekonomii współdzielenia, gdzie wspólnie używamy też przedmioty, które wspólnie godzimy się współdzielić. Żyjemy w grupie, tak, to jest bardziej rozwojowe, uczymy się od siebie nawzajem, jest to szkoła życia, jak samy co-living. No i znamy się, mamy bezpieczeństwo, mamy własne zaufanie, opiekę wzajemną. Czyli liczymy na siebie bardziej, tak, niż na środki, pieniądze, państwo. Ludzie, po prostu ta energia, która od nas płynie. Żeby... Sam organizacja. Tak, żeby, bo każdy z nas przecież ma coś, prawda, ma talent, ma wszystko i chodzi o to, żeby to po prostu zmieścić w jednym miejscu, złączyć się i zacząć tworzyć. Tak, nasza idea tego miasteczka, które chcemy promować, to powrót do natury, życie w zdrowych, bliskich relacjach między ludźmi, na to stawiamy najbardziej. Propagowanie architektury kopułowej, nas inspirują te kształty, dlatego w tym kierunku. Ekonomia współdzielenia i współpracy, wszystko jest, tylko my potrzebujemy mieć do tego dostęp i tylko o to chodzi. Samowystarczalność energetyczna, żywieniowa, też żeby się uniezależnić, zdecentralizować właśnie te środki. Uprawianie ekologicznych produktów, wspieranie rolników. Też nie chcemy się zamykać, chcemy się łączyć z lokalnymi rolnikami, którzy mają te pola, mają maszyny, po prostu im się nie opłaca, że mogą nie mieć zbytu na to, żeby zagwarantować im tą współpracę i po prostu odrodzić tą gospodarkę w Polsce. Lepszą jakością, dokształcając, żeby korzystali z tych właśnie ekologicznych rozwiązań.
Zapewnienie miejsca do rozwoju swoich marzeń, pasji, zdolności artystycznych. Na nasz człowiek nie jest stworzony do roboty. Do roboty są stworzone do roboty, natomiast my do pracy twórczej, kreatywnej. I w tym najlepiej się rozwijamy. Coś, co z nas wychodzi, ponieważ my tego chcemy, a nie musimy. Wytwarzanie prywatnego rynku dzieła, to właśnie też w tym zakresie. Chcemy stworzyć miejsce rozwoju nauki dla dzieci i młodzieży w modelu edukacji w wolności, a nie oddawać władzę państwu i nie mieć w ogóle żadnej tej decyzji, możliwości wyboru, jak ma być edukowane nasze dziecko, ponieważ oni produkują masowo dzieci do charówki 7-8 godziny przez cały tydzień, to takie małe roboty, więc my chcemy z tego... I małe szkoły domowe, ale tworzą się małe szkoły, tworzą się demokratyczne, tworzą się Montessori, jest tego dużo. Rodzice bardzo dbają o to, żeby dzieci jednak zaczęły się w sposób jak kiedyś, przez doświadczenie uczyć życia, a nie tylko z książek i to jeszcze wiedzą, że większość rzeczy, które uczą w szkołach, jest nieprawdą. To właśnie dochodzi do tej prawdy, przez wasze doświadczenie. Wiecie, właśnie kiedy zbierze się ta grupa osób, które są kreatywne, twórcze, no to każdy, tak jak mówiłem wcześniej, ma coś, talent, każdy ma talent. I te dzieciaki jak biegają luzem, to one się uczą tego i po prostu są mądre, tak przyciągają tym w tej jednej atmosferze, w tym jednym miejscu. I one wtedy wiedzą, muszą się uczyć w godzinie pracy, nie? Jest to edukacja skierowana na dialog, rozwój, postawę efektywną, czyli myślenie, a nie uczenie się, tak? Dzieci w szkole uczą, a nie myślą. Nie muszą myśleć tak, w ten sposób, więc pozbawiają ich tego właśnie kreatywnego życia, tego poznawania siebie, tego, co my chcemy. Bo dzieciaki dostają gotowe rozwiązania, które się sprawdzały 10 lat temu. Nie mają możliwości samemu wymyśleć nowych rozwiązań. Proste. Ty się mówię, że jesteśmy wykształceni w jednym kierunku, a wszystko dookoła nas już nie interesuje, więc trzeba otworzyć się, odkształcić i pozwolić przyjmować wszystko, co jest. No to już zmienia wejście do kotułu po prostu. Tak, patrzymy do okrągła. Dobra, ciąg dalszy idei, czyli właśnie dalej tworzenie własnych miejsc pracy, czynienia pracy satysfakcjonującej, kreatywnej. To co właśnie tam ja mówiłem, to później się to przekłada na dorosłe życie, jeżeli człowiek jest wychowany tak od dziecka, że jest twórcą, kreatorem, tak samo później przekłada się na jego życie dorosłe, gdzie sam już wie, czego chce i do którego mówię i tworzy. Chcemy, żeby okrągłe miasteczko było takim miejscem też, gdzie właśnie będzie można tworzyć właśnie to, co samemu się chce, pracować w takich dziedzinach, w których dany człowiek czuje się spełniony. Tak? Smart City, czyli wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających życie. Tutaj jakby nie chcemy iść w taką całkowitą, że tak powiem, przaśność, takie oderwanie się całkowicie od technologii, bo jednak technologia nam ułatwia życie, tylko tą technologię jako narzędzie trzeba mądrze wykorzystać, żeby nie niszczyła życia, tylko żeby je wspierała. I właśnie dlatego też Smart City, takie mądre rozwiązania, ale niekoniecznie takie high-techowe, tylko właśnie mądre na zasadzie mądrej technologii, która właśnie wspiera. Szerzenie rozwiązań open source, tak? Czyli chcemy jakby udostępniać wszystko, nie chcemy tego patentować, grodzić się, chcemy... Jego powodu zapytałeś, tak? Czy chcesz się za to... Nie ma pieniędzy, koniec. Nie ma pieniędzy. Nie ma, fajnie, będzie pieniędzy. Nie ma. Skończmy z tą iluzją. Koniec. Nie ma. Tak samo technologia open source, właśnie otwarte rozwiązania. Tak. Budowanie społeczności pytałzingowych i innych o podobnych ideach, tam czy właśnie cały ten ruch społeczny, ludzi, którzy chcą tak mieszkać, żeby też wspierać, żebyśmy byli też i przykładem dla innych i jakby wiedzą do zdobycia, żeby ludzie mogli widzieć, że aha, takie coś da się zrobić też, tak? I rzeczywiście to zróbmy też. I my. Zapewnienie ludziom starszym poczucia bezpieczeństwa, czy też chcemy, żeby właśnie to miasteczko było miejscem, gdzie ludzie starsi znajdą swoje miejsce, czyli wielopokoleniowe, gdzie będą właśnie mogli, gdzie ludzie młodsi, dzieci będą mogli się uczyć też i od starszych, gdzie starsi przez to będą czuli się bezpiecznie, będą czuli się potrzebni, będą mogli się tam spełniać dalej. Kooperacja z lokalnymi, nie tylko podmiotami struktury organizacyjnej społeczeństwa, kultura, administracja, biznes, NGO.
Czy właśnie chcemy też współpracować z innymi organizacjami, które się też mogą zajmować się podobnymi rzeczami, co my, co Ogromne Miasteczko. Dlatego chcemy współpracować z każdym, kto by się widział taką współpracy. Także właśnie z lokalnymi jakimiś tam gminami, żeby też gminy widziały korzyść w Ogromnym Miasteczku, że to daje jakieś, nie wiem, miejsca pracy, czy lokalnej ludności miejsca pracy, na przykład rolnikom. No tutaj tak ogólnie wpisaliśmy, co widzimy w Ogromnym Miasteczku, czyli że to będzie housing, że będzie tam coworking, będziemy razem współpracować, tworzyć nową przestrzeń, wspólna praca, firmy demokratyczne, czyli takie bez szefa, bez struktury hierarchicznej, tam po prostu wszyscy razem ustalają swoją pensję, tak? Każdy to zna, wie, kto ile zarabia, nie ma tajemnic, żadne top secret, po prostu wszystko jest otwarte, open source i ludzie sami ustalają swoją pensję i mówią, ty fajnie pracowałeś. Jeżeli ktoś chce gdzieś pracować, nie? Bo nie, jeżeli ktoś nie chce... Ale praca jest, teraz pracujesz, twoje mięśnie pracują. Tak. Chodzi o kreatywną pracę, nie? Po prostu jesteś tu, bo chcesz być, pracujesz z nami, nie? Nie robota, właśnie. Tak. Ja mówię, tak. No, dobra, to rośnie. Jeszcze musimy trochę z nim pogadać. Znaczy chodzi o tą pracę twórczą, nie odtwórczą, tak? No, to jest też praca, tak? Idąc na spacer pod górkę i jesteśmy na spacer, wykonujemy pracę, tak? Ale chcemy tego, tak? Bo jesteśmy aktywni, człowiek jest po prostu aktywny. Nie może się dla przyjemności. Dla przyjemniania. I właśnie taki jest cel tego coworkingu. Kooperatywizm, czyli też chcemy podejmować różne kooperatywy, niech to będzie nawet spożywcza, jakakolwiek, tak? W naszym obrębie albo i nawet w obrębie jakiejś tam lokalnej ludności. No i konsensus, to co wam opowiadałem, czy podejmowanie decyzji przez konsensus. Takie główne hasła to na górze. Tak, to są takie główne, natomiast na to, jakie osoby już się w to włączyły, to już wiem mniej więcej, jakie działania będą, jak potrzeby mamy w tym Ogromnym Miasteczku, czym się będziemy zajmować. Więc mamy tutaj oczyszczanie organizmu, terapię w gabinecie diagnostyki organizmu, odwaga biologiczna, czyli takie zdrowotne, jakieś spa relaksujące, miejsce integracji gier zabaw, psychologia zorientowana na proces, ogrody warzywne, stacje i socjokreacja. To są osoby, które są w tym naszym projekcie i część z tych jest ich specjalizacją, więc wiemy, że już w tym miasteczku będą takie dziedziny życia, takie działalności, takie możliwości. No i Patryka też jako jego właśnie zainteresowania. Ale też i kolejne się będą pojawiać, tak? I każdy. Chciałby, no. Nie tylko to. No to dopiszemy później, wiesz, to jest tak. Aha, i to jeszcze było właśnie to, co Roman powiedział, co w skrócie dla nas oznacza Smart City. Na początku myśleliśmy, że idziemy w Smart City, ale jak zobaczyliśmy pierwsze miasto, jakie jest w duchu, to jest Smart City, to jest Fujisawa Smart City na Japonii stworzone i tam jest mnóstwo technologii. I one rzeczywiście wspierają życie, bo jest, są panele, jest woda oczyszczona, jest system monitoringu, 50 kamer, stróż i wielkie multo, nie? Więc okej. Okay. Coś. Zbieramy dane, wszystko wiemy. Okej, okay, więc my chcemy w ruchu rzeczywiście te panele, bo tam są samochody takie, że można sobie wygląda to współdzielone, więc jest tam elementów takich, które można sobie zapożyczyć, a więc później w ruchu tym, ale nie dosłownie, bo my nie chcemy tego budować na nieufności, tylko na zaufaniu, tak? Nie potrzebujemy murów, ani ogrodzeń, ani 50 kamer, ani stróżów, którzy chodzą. Pod pretekstem, że dbamy o nasze dzieci, co nie? Bo to zawsze o dzieci wiemy, co się dzieci tak. Dzieje, o co wracają, tego. Więc my chcemy w takim duchu, żeby wykorzystywać to w ramach naprawdę takiej potrzeby naszej społeczności, a nie żeby ją kontrolować, tak? To nie o to chodzi. No. My chcemy na zaufanie to tworzyć, to jak kiedyś plemiona, tak? Tam nie było monitoringu. Tam po prostu się spojrzało w oczy i się wszystko wiedziało. Każdy był kamerą po prostu. No. Każdy był wszystko. Także bardziej w tym kierunku Smart City. Tak, więc jest taki ruch, ale nie duch, ale nie do końca. No i to jest nasza wizja miasteczka Feniks. Jest to nasza pierwsza wstępna. Tak, właśnie na 7-8 hektarach jakoś.
Tak. Działka. No, jest to symbol odrodzenia i wieczności, czyli w momencie, kiedy dochodzimy do pewnej naszej wiedzy, przychodzi jakiś etap życiowy, kiedy to wszystko spalamy i od nowa śledzimy i przychodzą nowe rzeczy, które poznajemy. Jesteśmy inną osobą. I tak samo też tak taki symbol chcieliśmy nadać temu miasteczkowi, jako nowa przestrzeń, nowe życie, porzucenie tych starych wszystkich schematów, które są dookoła i stworzenie fajnej przestrzeni. I Feniks, on się ciągle odradza, więc to dzisiaj jest pierwotna, a za kilka lat może być w ogóle jakiś niesamowity odlot ludzi, którzy dobrze, my potrzebne, będziemy wszyscy lewitować. No my teraz zbieramy ludzi tak naprawdę do tego naszego jakiegoś marzenia. I z 8 osób około. 8 rodzin? Nie, 8 osób. Tak. Natomiast ile przewidujecie, że będzie? Tu jest około 30 domów mieszkalnych z częścią. To może pokażemy od razu. Te bąbelki to są domki? Tak. To jest rzut z góry. To nie? To na czerwono to jest właśnie 25-30 domów mieszkalnych. Mniejsze, większe mogą być w różnych technologiach, żeby każdy sobie zobaczył, że mi się w takiej dobrze mieszka, a mi prawda, w słomie, a mi bardziej z drewna, czy z betonu. No, oczywiście tego jest dużo, więc w ogóle... Więc my teraz się odzywamy do różnych firm, którym pokazujemy właśnie naszą wizję i tak dalej. I chcemy nawiązać jakąś współpracę, żeby takie firmy mogły się po pierwsze zaprezentować. Pokazać swoją technologię. Tak. No bo to będzie miejsce otwarte, więc sporo osób będzie przyjeżdżało i będą mogły te firmy czerpać z tego korzyści, więc nie chcemy tego robić z własnych środków, tylko właśnie uwolnić te środki, które są. Tak? No i będzie pięknie, no? Tak. I to mamy częścią wspólną mieszkańców, co nie? 25 domów. Może przyjdzie bliżej? Strefa prywatna. Tutaj jest nasza wspólna i po środku jest kopuła, taka duża i piramida. Natomiast dookoła ten takie pomarańczowe kółko to jest przestrzeń, która będzie zagospodarowana, jak się pojawią osoby i o konkretne rzeczy, jakie potrzebujemy. Co nie? Na razie jest tutaj taka duża kopuła, która mnóstwo rzeczy mieści. I jest to taki prototyp, natomiast wiemy, że jak się pojawią jakieś osoby, jakieś rodziny w jakichś specjalnościach, tylko czują jakieś przestrzenie, warsztaty, to też jest do zagospodarowania. I to jest taka część nasza wspólna, tych mieszkańców. Coś jeszcze tu nasza? No i chyba w tyle. Czyli coś jeszcze w tym samym kręgu będą właśnie różne budynki gospodarcze i tak dalej możliwe do postawienia, czy place zabaw dla dzieci. A jak ma wyglądać ognisty Feniks? A jak byś chciał, żeby wyglądał? No nie chciałbym na przykład jak smog lubelski. No, to pogadamy. Tak naprawdę właśnie jak ludzie do nas przychodzą do zespołu i jakoś się chcą zaangażować, to mają wpływ na to wszystko. Tak. To nie jest, wiecie, to nie jest sztywne. Musimy tego stawić, tak? Że teraz jedziemy. Tam. Tak. Bo to jest to, co my zrobiliśmy teraz w tym grosie, tak? Ale teraz jest to po prostu wizja, że co ma. Jest idea mojego miasteczka, żeby powstały kopuły. Żeby znaleźć to miejsce, żeby to było w kształcie Feniksa. Jeżeli chodzi o miejsce na ziemi w Polsce, to też jeszcze nie jest deklarowane. My chcemy zrobić to w Polsce, żeby w końcu coś powstało, więc jakby to jest jedyna informacja, jaką może powiedzieć, że w Polsce, ale gdzie to na razie... Tak, my się teraz skupiamy na... Myśmy chcieli, żeby wiele takich miasteczek powstało, tak naprawdę, to po pierwsze. Po drugie mamy różne takie kuszenia od różnych ludzi, którzy nam mówią w Polsce, to nie bardzo, może jedźcie do Ekwadoru, może... Albo do Hiszpanii, tam Niemiec, ziemia, tak tam dalej. Czekają, to tam, tego, wiecie. Tak, że ziemi jest mnóstwo, patrz. Wszystkiego jest. Wierzę, że na Białystok jest pełno pół. Przemek poznaje ludzi, którzy... Patryk poznaje ludzi, którzy mają 200 hektarów, na przykład nie mają pomysłu na to wszystko. No i różnie, no wiecie, ziemi jest mnóstwo. Więc... Obfitość jest w ziemi. 10 groszy tam ziemię. 10 groszy tam ziemię. No tak, no. Dlatego właśnie, żeby z tą ideą po prostu open, nie? Bo ktoś komuś coś zmienia w głowie i mówi, no i kurde, 40 lat jeszcze tym opryskiwaczem po tym polu, nie? No i nic. No i co dalej? Nie, nagle... I pyta się, są takie spotkania jak Harmonia Kosmosu, jak takie, które tu się zorganizowało i w ogóle, i w ogóle. I ludzie otwierają się, myślą po prostu, co zrobić. Tam, sam tego wszystkiego nie zjem, nie zabiorę dalej, nie? Budzi się świadomość. Więc po prostu, no możliwości jest nieograniczoność. I chodzi o to, żebyś
My sobie zdali sprawę z tego, że można wszystko. Otworzyć się na to. Tak. To my się dobrujemy. Ale też można wszystko dostać i można wszystko dać. Płyną cały czas, tak? Ja mam to, więc się dzielę z sąsiadem. Z sąsiadem, nie z sąsiadem. No ale tak jak była idea na początku, że zbieramy ludzi. Czy jakiś tam patriotyzm lokalny nie ciągnie was w jednym kierunku gdzieś w Polsce? Patriotyzm do ludzi. Oczywiście można to tak nazwać. No, nam zależy na ludziach, bo w Polsce nie powstają takie społeczności ze względu na to, że większość osób skupia się na materii zamiast skupiać się na człowieku, tak? Bo jeśli z drugą osobą jest ci dobrze, to nieważne gdzie będziesz, zawsze będzie dobrze, a przecież zróbcie tak, że będzie wam naprawdę zarąbiście, więc to kwestia jest właśnie do ludzi, bo i ziemi jest mnóstwo, i jest mnóstwo ludzi, którzy mają pieniądze, więc tego jest naprawdę. Trzeba tylko się otworzyć na to. To nie jest żaden w ogóle problem. To można takie hasło dać, że to właśnie nie ziemia łączy ludzi, tylko to, w co bardziej wierzą, czy jakie mają przekonania i wartości, to później materializuje, czyli uczucia, emocje tworzą później tą materię, tak? Ale mówię, że ludzie to jest ta energia, jak się ona dobierze, to potem wytworzy tą materię, która dookoła jest, tak? Przyciągnie, tak samo listy się pojawią. Ludzie. Teraz nawet tutaj, jak jechaliśmy, dowiedzieliśmy się, że znalazł się jakiś inwestor, który będzie sponsorował zbudowanie całego osiedla domów kopułowych dla społeczności, która już od kilku lat dobrych ćwiczy te swoje relacje i już postanowiła się gdzieś osiedlić w Polsce, więc to nie jest nic trudnego, to jest tak, tylko trzeba się otworzyć. Następny punkt programu, nie myślicie, że to wszystko jest na zewnątrz, tylko to wszystko jest też w nas. W środku, jak tu jest dobrze, to jest wszędzie dobrze. Do siebie wrócić już takie po prostu konkretne osoby. No niech się każdy zastanowi. Czy ja mam ekscytację z tego, nie? Czy mi się to podoba? Tak, co mi się jak to widzę, co, jak ja siebie tam widzę, nie? Już po prostu więcej. Ale od siebie też. Bo 90% osób... To jest to wchodzenie na górę, nie? To jest to wchodzenie na grubę. Ja wchodzę. Żeby zobaczyć to, co jest tam. Ale jak sam nie wejdę, no to co? To nic. To tylko potrzebuje pomocy. Tak, osiołka, nie osiołka. Tak, rykrze, nie rykrze. Ale wiecie co, to jest wszystko fajne, tylko brzmi też tak enigmatycznie, bo na przykład gdybym chciała, wiesz, planujemy jakoś tam swoje życie, tak? Wiesz, gdybym chciała was zapytać na przykład, kiedy mogę zamieszkać w tym miasteczku? Kiedy przewidujecie na przykład, że on... A kiedy przyjedziesz nam pomóc? A kiedy przyjedziesz tworzyć? Ale jeśli potrzebujesz swojej kopuły w tym miasteczku, tak, no to widzisz, to jest tak, że budujesz ten zespół, to powstaje zero. To jest grupa, tak? To jest energia. To wszystko jest energią. I kiedy ty chcesz podłączyć swoją wtyczkę do tego? Zasilić, żeby to wiesz. Tak, wiesz, po prostu jest pomysł. Bo ty możesz teraz wsiąść przez necie, jest przecież tysiące różnych miejsc na świecie, nie? Ty wybierzesz, czy ty polecisz do Ekwadoru, do Hiszpanii, do Afryki, do Australii, czy zostaniesz tu i zrobisz Feniksa, nie wiem, byka, no cokolwiek, tak, nie? Każdy od 8 osób, tak, by musi jeszcze dołączyć. Każda z tych osób będzie miała inny pomysł na przykład na to, gdzie mogłoby takie miasteczko... No to cofnij się godzinę do tyłu z tym, co żeśmy mówili, co tu było. Żeby dać do nas sosu, tak? O. Że takie miejsca powstawały w wielu miejscach. Słuchajcie, bo zaraz będziemy musieli opuszczać salę. Także powiecie co, jeszcze tak 90% osób nas pyta, ziemia, gdzie jest ziemia? Wpiszcie sobie w Google, ziemia czy ludzie. Wpiszcie to. Ja mówię, będę przynosiła worek ziemi i rozdawać. Tak ludzie pragną tej ziemi. Żadna materia nie zapewni mi poczucia szczęścia. To ja zapewniam sobie poczucie szczęścia. Spełnienia zwał jak zwał. Więc... Trochę odwróćcie schemat. Nie? Tak, i tutaj mamy część trzecią, gdzie brzmi, to jest taka hotelowa, rekreacyjna, gdzie otwarta, czy chcą pomieszkać sobie, spróbować dla gości, bądź jak ktoś jest masażystą, tutaj takie duże kółko, to tam centrum właśnie tych specjalności, których my czerpiemy właśnie pasję i chcemy, wiecie, masaże, czy jakieś rzemiosło, czy coś, żeby taka... Usługi, tak. Żeby to nie było też połączone, żeby był taki przestrzeń, żeby można było tutaj osób poczywać, a tu się zajmować, tak? Żeby też nie było to w jednym.
My tu mamy takie wizualizacje, trochę uczymy się programów. Widzimy wielkość, skalę, skalę tego, jak to wygląda mniej więcej. No nie, też musimy Indian jakieś ognie i woda, ale to wszystko będzie ten. No to jest prawda. Co nie? Tam jest taki duży basen i to jest taki, że zobaczyć jaka to jest przestrzeń dookoła. Ale nie wiem, tam jest ogromny plac zabaw. Tak, tak. Chcieliśmy, żeby zobaczyć w tej przestrzeń, ile jest jeszcze do zagospodarowania. Chyba, że na miejscu będzie na przykład duże jezioro, bo wtedy nie będziemy już spacerować. Tak, tutaj, że chcemy korzystać z technologii, które wspierają to życie, co nie? Utrzymują, nie zanieczyszczają, tylko pomagają w środowisku, jak i nam. Możesz, no i tutaj... No i też problem kowodo, który właśnie może wspierać, no i wspierać. Tak, teraz, zarządzać... organizować, co nie? Żeby, wiecie, no, mamy jakieś tam jedzenie. Czyli nie oderwanie od surowców, bo trzeba bardziej zamiast gospodarkę opierać na systemie monetarnym, który w ogóle nie odzwierciedla żadnych surowców. Już, bo kiedyś odzwierciedla. Tak. Złoto chociaż. Do dzisiaj. Dzisiaj wiemy, że mamy tyle mąki, tak? Dzisiaj wiemy, że mamy tyle zboża, tyle jabłek. Bardziej gospodarka surowcami ziemskimi, tak? Coś, co jest. Tak samo tutaj my też chcemy to organizować. No i na jakim obszarze, jaka jest wielkość tego obszaru, na którym zostanie ten teren? Obecnie jest 100 hektarów, ale wzrasta cały. Potrzeby rosną. Zaczęliśmy od 8, znaczy to można by zmieścić na 8, ale to co... Tam to na 8 metrów się zmieściło, co nie? To jest to, żeby mieć przyrodę dookoła. Jeszcze parki, lasy, drzewa, no to jest po prostu jakbyśmy... Nie wiemy, kogo poznamy dzisiaj, jutro, wiecie? To jest... My jesteśmy dzisiaj z piąty dzień. Są ludzie, którzy mają tysiące hektarów. Idziemy. Piąty dzień podróży jest mnóstwo informacji. No tak. No ale nie. Wszyscy na wszystko. Dobra, to jest potencjał. I chcemy też tutaj, jeśli chodzi o żywność, są kopuły akwaponiczne, czyli pożywienie cały rok jest. Stosować kalendarz biodynamiczny, ekologicznie, różne środki ochrony roślin, biologiczne, niechemiczne. Więc to wszystko jest oczyszczalnie, naturalne, uzyskiwanie tej szarej wody, korzystanie z niej, też opadowe. Dużo można tutaj. Mnóstwo takich właśnie rozwiązań, żeby to środowisko jednak przy naszym korzystaniu z niego nie ucierpiało. Miejsce, no blisko natury, tak, no to jest jakby, mamy nasze góry, rzeczki, lasy. I tak żyjemy od dwóch lat w takich klimatach właśnie. Więc jest super po prostu. Natomiast oprócz wszędzie to jesteśmy... Wasze podwórko, tak? Coś w tym stylu. Jak macie ochotę do nas przyjechać, Bardo, tak, koło Płocka. Bardo? Bardo, tak. Góry. Jest bardzo podobne. Bardzo podobne. Zresztą byli świadkowie tutaj. Mamy bloga Osadnicy z Opolnicy, więc też tam trochę muszę poznać o nas, bo w tym miejscu. A to jest całość, jak się nazywa Bardo? Bardo. Tak. Bardo, natomiast my mieszkamy we wsi Opolnica, co nie? To jest wszystko należy do gminy Bardo. No i to są etapy realizacji naszego, czyli teraz jesteśmy na etapie organizowania zespołu, co nie? A ci inwestorzy widzę, że też są już na pierwszym. Tak, dołączyli. No. To nie jest struktura po kolei, tak? To jest nie hierarchia, tylko to jest wszystko iż jednocześnie. Tak. Bo możemy nagle spotkać inwestorów, którzy są wszystkim tym wszystkim i robimy już. Trzeba jakieś nowe schematy wymyślić, w pole będziemy pisać. Tak, bo to się cały czas może zmieniać. No tak, to jest lepsze. Więc to nie jest tak, że po kolei, w ogóle. No przedwczoraj spotkaliśmy osobę, która powiedziała, że nam to wszystko sfinansuje, a my powiedzieliśmy nie. Jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas. Dopiero drugi dzień wycieczki. Spokojnie. No, więc to jest fajne. Tak. No, tak. No i to jest ten etap organizowania tego zespołu. Tych wartości jeszcze wam nie pokazaliśmy, bo to jest połączenie z ludźmi w wartościach wspólnych. I mogę wam rzucić te wartości po prezentacji. Najważniejsza rzecz, czyli duchowość. To może dawaj. No to już jedziemy dalej, no. A, jesteśmy. No to tak, no to jest ważne możliwe. No, przechodzimy z własności do większej dostępności i współudzielenia, tak? Czyli to, co właśnie podkreślamy. Dostępność, a nie moje, tak? Współudzielenie się, no, dzielenie się. Tak. Uznajemy ziemię za nasz dom i dobro wspólne. No, wiadomo, jesteśmy tutaj, to ziemia należy do nas, a nie my mamy ziemię, tak? To, jak ziemi nie ma, to nas tam. Sprawia nam radość życie w czystym, zdrowym i bioróżnorodnym środowisku.
Tak, czyli no, po prostu chcemy być zdrowi, chcemy żyć zdrowo, zdrowo się odżywiać. Chcemy żyć po prostu. Tak, chcemy wspierać życie. Lubimy być tu i teraz, wolimy jasność i trzeźwość umysłu. Czyli nie martwić się jak, gdzie, to przyjdzie, tak? Właśnie to jest to opuszczenie tego i bycia tu i teraz. Tu i teraz jestem tu i robię okrągłe miasteczko, tak? I jestem tu i teraz po prostu. Nie martwię się jak, gdzie i tak dalej. Jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości, mamy dostęp do wyższego ja, który mówi nam, co dla nas jest najlepsze. Tak? Czyli to, co powiedziałeś ty, nie? Ja jestem kreatorem. Trzeba patrzeć w siebie, nie obwiniać innych i nie czekać, ty to zrobisz, kiedy ty to zrobisz, tak jak ty się pytasz, a kiedy ja dołączę. Nie, no ty, nie? Ty jesteś kreatorką. Czemu mnie tam jeszcze nie ma? Nie, co jest we mnie takiego, co mnie blokuje, żeby tam pójść? To jest ważne też nie obwinienie innych, tak? Znaczy, w dyskusji, tak, w konsensusie, to też powiedziałem, co jest ważne. Nie oskarżamy, a ty jesteś taki, taki, taki. Nie, powiedz, ja się czuję tak i tak. Jak ktoś myśli, aha, to się, już łatwiej jest tej osobie wejść w moją rolę, tak? To wiecie, jak się czuję. Odpowiedzialność większa za życie. No. Zwalniamy i wspieramy innych w byciu najlepszym sobą. Tak? Czyli jesteś najlepszej. I to jest ty też wygrałeś. Wszyscy okay. Po prostu jesteśmy tutaj i wygraliśmy to życie, co nie? Jesteśmy jest sami. Tak jest. Widzimy w ludziach piękno do odkrycia, a nie problem do naprawy. Też bardzo piękne zdanie, już nie pamiętam tej kobiety. Tak, ale właśnie u niej to usłyszeliśmy z takiej pewnej kobiety, która właśnie opowiadała swoją historię życia. Ocean świadomości w ogóle. To jest właśnie piękna puenta, tak? Żeby nie szukać w ludziach problemów i nie mówić o tej coś taki, tylko właśnie, kurde, to jesteś ciekawy, ciekawy masz poznać, ciekawy masz ciekawy program. Ciekawy masz no, ciekawy widzenie. No. To za skraty. Ale skąd to wynika? To za bogactwo. To za bogactwo, nie? Tak. Udostępniamy i wnosimy to, co wiemy, bo lubimy się wymieniać, czyli masz ten open source, tak? Chcemy, żeby właśnie cały świat był open source everything. I everywhere. Czyli wszystko wszędzie. Bo to wszystko jest nasze wspólne, nie ma patentów, nie ma, że to ja wymyśliłam, czy on wymyślił, po prostu to jest niemożliwe. Jesteśmy jedną wspólną świadomością, która po prostu to wszystko jest wszędzie, po prostu wyłapujemy. Jeśli jesteśmy na danym poziomie, to wyłapujemy pewne rzeczy. I nam okazuje się, że ja w Afryce, ten w Brazylii, ten na Antarktydzie, ten w Rosji, wszyscy myślą o tym samym. Jak to jest możliwe? No, bo jesteśmy wszyscy połączeni. A umysł robi takie klatki, no i podziały, tak? I super rozwiązania, które jak widać wszędzie się sprawdzają, czyli jedzenie z marketów jest wyrzucane, zamykane do kontenerów, bo ludzie są głodni, prawda? Więc trzeba je zamknąć i rzucić. Warto pamiętać, że to, co mamy teraz, to, co ludzkość wymyśliła jako całość, to nie jest to, że to tak wymyśliło. To wynika z poprzednich pomysłów, z wynalazczości naszych pokoleń, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że a ja to wymyśliłem, zagrodzę, to moje, ale co, to nie jest twoje, przecież to nie ty wymyśliłeś, bo jakby... Tak, jak nie był, wymyśliłem samochód, no nie, no wcześniej była kareta, wcześniej było koło, tak? Nie wymyśliłeś samochodu, tak? To jest nasza zbiorowa praca całej ludzkości. Życie to praca zbiorowa. Dalej. Przyczyn szukamy wewnątrz siebie, bo zewnętrzność jest jedynie naszym odbiciem. To jest bardzo fajna rzecz. Ja to, co wysyłasz do ciebie praca, no po prostu. No. To jest dobre narzędzie do poznawania siebie, tak? Jak widzimy jakąś osobę, to tylko my postrzegamy dane jej cechy, nikt inny. Zwróćcie uwagę, że jak weźmie 10 osób i postawicie jedną osobę, każda powie co innego w niej widzi. I tak naprawdę patrzy i widzi to, co jest w sobie, na czym można popracować. Więc to jest przepiękne narzędzie, żeby odkrywać własne programy, żeby je... Żeby sobie uświadomić, że to my nadajemy... Albo po prostu wyrzucić i nałożyć sobie lepszy. Patrz, o, ten ma fajny program, chciałem mieć takie coś, co nie? I zawsze robić. Więc to jest no, super narzędzie dla własnego rozwoju. Bycie z ludźmi. I nadawanie sobie takich no, pozytywnych znaczeń, można powiedzieć, czy przyjemnych znaczeń, bo... Wszystko jest neutralne, bez znaczenia. Ja wybieram, jakie to jest dla mnie, tak? Jak ja się z tym czymś czuję. No. Wierzymy, że istniejemy wiecznie i dlatego działamy z myślą o przyszłych pokoleniach. No to jest dla nas jakby też... Dla nich to robimy. Ty nie jesteś teraz o nas, to dla nich. Bo ty jeszcze nie przyszli, nie? Albo to, że my tu jeszcze przyjdziemy na takiej zasadzie, że się wcielimy. To nasz cały dom. Tak, kolejne... Ten skafander jak opuszczę, wcielę się w inny i by, na przykład za 100 lat, to co tu zastanę, nie? Mnie to, nie wiem, chcę tu zastać szczęście, radość, miłość i obecność, a nie głód. Nie? No, wszystkiego.
wiemy, że wszystko jest jedno i jedno jest wszystkim. Czyli to właśnie połączenie różnorodność bytności i jedność różnorodności. Tak? I, no, jesteśmy różnymi ludźmi, tak? Na przykład. Ty masz taką tonację głosu, ja mam takie od wszystkich palcy wynosiłem, ja jesteśmy różni, tak? Ale to, a tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje opieki, bezpieczeństwa, poczucia tego. Więc co, jesteśmy tacy sami, tak? To jest właśnie ta jedność we wszystkim, a wszystko w jedności, tak? Po prostu, jak weźmiecie też wszechświat, jak jest skonstruowany, weźmiecie, zobaczycie galaktykę spirali, tak? To samo zobaczycie wir na Ziemi, na kuli ziemskiej, tak? Jak się formuje huragan, tak? To jest dokładnie to samo. Wszystko jest fraktalne. Od makro do mikro, tak? Czyli wszystko jest wszystkim, tak? Jesteśmy świadomi, że to, co wysyłamy, to do nas wraca. Czyli mój stan bycia, to co wysyłam, jestem wkurzony, chodzę na podmuszony, nikt mnie nie lubi. Czyli widzę, że nikt mnie nie lubi, nie? Bo jestem na podmuszony dalej. Nie? A jak się otworzę, o, jestem radosny, szczęśliwy, o, widzę radosnych ludzi, o, kurde, chłopaki śmiejecie, się śmiejecie, fajnie. To jest właśnie to, co wysyłasz, to wraca. Wasza to mówi jeszcze innymi słowy, że stan bycia materializuje okoliczności, a okoliczności nie mają żadnego znaczenia po prostu. W ten sposób. Wiemy, że wszystko się zmienia, wszystko jest energią w ruchu. No po prostu nie ma rzeczy stałych, są chyba trzy stałe. Istniejesz? Co tam się było? Po prostu istniejesz, tak? Tego nie zmienisz? Nie, to jest dobre, to są takie cztery prawa stworzenia, tak? Tak. Też, ale ogólnie wszystko inne się zmienia, tak? Wszystko inne się zmienia oprócz tych praw, tak? Tak, tak. Że po prostu jesteś i zawsze będziesz, nieważne w jakiej formie. Po prostu zaakceptuj to. Drugie to jest jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym i też tego nie zmienisz. Tak. Trzecie to, co wysyłasz, to do ciebie wraca. A czwarte jest dobre, bo wszystko inne się zmienia. Wszystko się zmienia. No i my działamy, stosując, żeby sprawdzić, czy na pewno to działa i u nas wszystko się zgadza. Ale najlepsze jest to, że jak już to wchodzisz, to się i tak wiesz, zawsze cię zaskakuje i to nie ma nudy, nie? A, nie ma nudy. Nie ma nudy. Nie ma nudy. No. Bierzemy odpowiedzialność za swoje wybory i za to, co nas spotyka, tak? Czyli no, trzeba być odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym też znaczy wiedzieć, co odpowiedzieć, tak? Jeżeli ktoś mnie coś pyta, ja nie znam odpowiedzi, to jestem nieodpowiedzialny. Tak? Też na takiej zasadzie, tak? Znam odpowiedź, nie jestem odpowiedzialny. No, bo czy mam świadomość, jak ten dom tą operę zbudowali? No nie mam, nie jestem odpowiedzialny za tą operę, tak? Nie wiem, jak ją zbudowali. Jeżeli wiem, to jestem za nią odpowiedzialny. A w tej chwili jest tak, że odpowiedzialność to jest odpowiedzialność karna. A, ty wiesz, jak tą operę zbudowali, to kurde, dlaczego tu się coś sypie, nie? I do więzienia, albo kara, tak? Nie, nie, to ja umywam ręce, ja tego nie budowałem, tak? Czyli nie, bo nie chcę kary. I wszyscy żyją głupa, nic nie wiedzą, tak? Bo się boją po prostu kary i tak została zmanipulowana odpowiedzialność, tak? A odpowiedzialność to jest po prostu bycie mądrym, to jest wiedza, tak? No czekaj, ale mamy ubezpieczenia przecież. Kupując ubezpieczenie. Tak, składajemy policję. Jak chcecie być odpowiedzialni, u nas są odpowiednie pakiety, odpowiedzialności i można sobie wykupić. Tak, na wszystkie żywoty. Słuchamy swoich potrzeb i realizujemy to, co daje nam szczęście. Bo po co coś innego? No? Tak. Ja chcę coś robić, mi się coś podoba, no to zrób to, tak? Zrób. Po prostu, bo będę w tym szczęśliwy. To jest to bycie takim flow, kiedy coś robisz, tak? Jak coś robisz, nie chce ci się jeść, nie chce ci się do toalety, bo po prostu jesteś w takim flow, że to robisz, bo to jest zarąbiste, nie? I nagle patrzysz, o kurde, to już 5 godzin minęło, nie? Tak. Tak składałem klocki Lego Technik, nie? 14 godzin. 14 godzin. Już się nie wykończyłeś. My skupiamy się na tym, co lubimy, co nas ekscytuje właśnie, to jest to samo. Szanujemy wybory innych, gdyż wszystkie doświadczenia są potrzebne do rozwoju świadomości. To jest właśnie też poznawanie innych, szanowanie ich wyborów, bo nie ma zdania. Dlatego, że nie ma przypadków tak naprawdę i to, co istnieje, nie ma sensu tego wypierać po prostu, no i z tym walczyć i tak dalej. Tak, był ten cytat, po prostu pozwalamy, akceptujemy, jest takie tam społeczeństwo, są jakieś rządy, są jakieś tam
posłowie i te wszystkie dziwne przepisy, ale my w to nie wchodzimy. Ale tak? Liczy się nasza reakcja na to, tak? Tak, czyli my wchodzimy w to, się wkurzamy, kurde, co ja robię, jakieś złodzieje. Nie, okej, to jest wasza bajka, ja tworzę swoją bajkę, co nie? I do swojej szukam ludzi, którzy chcą się bać tej piaskownicy, co nie? Foremki wszędzie są. Czyli energia podąża za uwagą. To jak ktoś się, wiecie, zajmuje jakieś tam NWO i tak dalej, te sprawy różne, no to jakby poświęca temu życie i nie tworzy nic innego w tym momencie, tak? Temu daje energię i to się powiększa. Teraz więcej pozyskuje informacji na takie tematy, więc pytanie, czy chce to widzieć więcej? Tak. Co kto lubi? Co dalej mamy? No, to takie ogólne, co nie? To są dziedziny wiedzy, które czujemy, że są potrzebne nam, żeby być odpowiedzialnym. Tak można powiedzieć trochę. Żeby sobie zapewnić przestrzeń, środowisko takie jakoś zorganizowane. Nie uciekamy od wiedzy, od nauki. Wręcz przeciwnie, no, chcemy wykorzystać ją w proludzki sposób. No, to jak możesz wspierać? Czyli opowiadając o nas swoim znajomym, przerzucając ten temat, co nie, mówiąc, coś takiego jest, jak coś się dzieje, podzielić się tą swoją wiedzą, doświadczeniem. My właśnie jeździmy po takich poznajomych, w jakichś większych grupach, po prostu, żeby o tym mówić, tak? I kontaktują się też osoby, o, ja znam taką grupę tego, o, właśnie jest, o, fajnie, że to wszystko się pojawia. I to właśnie o to chodzi, żeby to w ruchu nakręcać ten kołowrotek, tak? Żeby coraz więcej, coraz bardziej. Tak, kółko na okrągło i tak, aż się w głowie, wiesz. Pod kopuł, aż, wiesz, zaczniesz i wszystko zacznie i w końcu wszyscy się zaczniemy kręcić, nie? W tych tak, to jest kwestia uwierzyć w to, że to jest możliwe. No. Po prostu. Można wesprzeć tym, czym się ma, tak? Różnymi zasobami, różnymi możliwościami, wiedzą, czymkolwiek, jesteśmy otwarci. My obecnie mamy stronę, gdzie prowadzimy blog i tam robimy artykuły na różne tematy, od budownictwo, podłogowe sprawy, po jakieś rozwojowe, po jakieś edukacyjne, zieleśnictwo, cokolwiek. I tych tematów jest naprawdę dużo, dlatego dużo ludzi jest do tego potrzebnych. Jeśli ktoś z was ma ochotę pisać i się dzielić tą wiedzą, to zapraszamy, wysyłajcie, my to puszczamy i nagle ale wszyscy... Ale na koniec, żebyśmy się spotkali, to robisz. No, żebyśmy wszyscy się dzielili. Powiedz jeszcze o tym. Tyle, okay, dzielili tą wiedzą, co nie? Albo dołączyć do naszej grupy. Albo sobie dołączyć do naszej grupy. I tutaj też nie poruszyliśmy tematu, który właśnie nasz tutaj przyjaciel o tym mówi. Socjokracja, czyli nie zarządzanie, tylko organizacja. My nie przyjeżdżamy po to, że okej, okay, ty się nadajesz, czyli to i koniec, lecimy dalej. Nie, to do was trafia. Zostawiacie, czy to czujecie, myślicie, przetrawicie to dzień, dwa, tydzień, miesiąc i to wy się chcecie odezwać, bo wy to chcecie, a nie, że my wam każemy, tak? My pojawiamy się, mówimy, dzielimy i są osoby, które to czują, które chcą się nadać, okej, ja jestem chętny, ja mogę zrobić to. Chcę się z wami bawić. Ja chcę się z wami bawić, ja będę w ten sposób wspierał, w taki sposób robił i podoba mi się ta idea i ja to robię, bo ja to chcę, a nie, że ktoś właśnie... To jest to socjokracja, czyli współtworzenie tej przestrzeni, kreowanie wspólne, a nie, że od góry, tak? Czyli tak jak czujesz, no po prostu. Czyli tak jak czujesz. A jeszcze Patryk, bo to jest spotkanie dzisiaj, ale już mamy wizję przyszłych spotkań z ludźmi, którzy będą bardziej chcieli się wdrożyć w temat. No to jest tak, żeby się zorganizować po prostu, jak tutaj się skończy trasa, tak powiem, jakieś wizję. To jest plan po prostu zorganizować się gdzieś w jakimś miejscu. Nie wiem, kiedy to będzie, późnym latem. No kiedy to będzie, dobra. No myślę, że dość szybko, bo tych ludzi cały czas się odzywają, cały czas już jest jakiś tam grom, nie? Więc że będzie, nie wiem, jakiś tydzień po prostu w jakiejś chacie gdzieś tam, co nie? Żeby po prostu pogadać, zorganizować, jak z czym przyjechał. Później może wypadł, może, nie wiem, może wszyscy naraz zostaną, już będziemy. Zobaczymy, nie? Jak to będzie. Ale no, że są w planach po prostu takie spotkania co jakiś czas, tak żeby pogadać. O czym mówił Romek wcześniej. Trzeba się spotykać. Jeżeli ktoś chce tam mieszkać, to musimy się poznać. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się buduje tę kopułę, to przecież musi tam być. Innej metody nie ma, tylko empirycznie. A na co dzień jakoś tak też można, nie? Iść na razie. No, to jest takie
takie po prostu dzielenie się wszystkich. Energia, energia, energia. Jeszcze spotkanie tak na koniec. Już ja. Jeszcze mam jedną taką, bo to jest fajne. Że co to jest cud? Ciało, umysł i dusza. Ciało poszło do lekarza, umysł do szkoły, a dusza do kościoła. Ale my z tych rzeczy nie korzystamy. To jest wszystko. To znowu do siebie. My to jest. Odnajdźmy to w sobie. No. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.